Walierii Riazanski, zastępca przewodniczącego Komitetu Polityki Socjalnej w Radzie Federacji, powiedział dla portalu News.ru, że emeryci rosyjscy, którzy żalą się na to, że nie starcza im pieniędzy na podstawowe produkty, powinni zacząć albo dorabiać, albo też liczyć na wsparcie swojej rodziny. To jest wypowiedź, którą muszą Państwo wiedzieć, została trochę wyrwana z kontekstu, w tym sensie, że przeczytałem szersze fragmenty tego wywiadu i tam się dało zauważyć, że ten człowiek prezentował pewnego rodzaju zrozumienie dla sytuacji rosyjskich emerytów, jednak faktycznie ta wypowiedź zabrzmiała trochę jak to sławne i niesłusznie przypisywane Marii Antoninie niech jedzą ciastka bo faktycznie kierując się taką wiedzą ogólną taką powszechnym przekonaniem rosyjscy emeryci radzą sobie i żyją skromnie jak to wygląda w rzeczywistości to jest temat który uznałem po tej wypowiedzi warto Poznać trochę bliżej i zacznę tutaj od może takiego stwierdzenia, zanim pojawią się tutaj w, w komentarzach obrońcy Federacji Rosyjskiej. Powiem, że nie chodzi w tym materiale o to, żeby porównywać, że na przykład emeryci rosyjscy żyją lepiej niż ukraińscy, a gorzej niż niemieccy, bo w zasadzie takie są fakty. Przynajmniej jeśli możemy się powoływać na pewne badania, o których na końcu jednak to tak naprawdę nie chodzi o to, żeby pokazywać, że w Federacji Rosyjskiej jest źle, a gdzieś indziej jest dobrze. Temat emerytur szeroko pojęty globalnie pojmowany jest tematem skomplikowanym. Takie kilku, czasem kilkunastoletnie wakacje na koniec życia, opłacane oczywiście teoretycznie z tego, co człowiek przez całe życie wypracował. Nam się to w tej chwili wydaje czymś absolutnie normalnym, koniecznym i trudno sobie wyobrazić, na przykład polskie społeczeństwo bez instytucji emerytury. Z drugiej strony, patrząc na to, jak gigantyczne koszty stanowi program emerytalny, możemy zadać sobie pytanie, czy społeczeństwo na naszym poziomie rozwoju stać na tego typu Instytucje jak emerytura. Czy stać nas na to, by ludzie już w tym wieku przechodzili na emeryturę, by mieli ją w takiej, a nie innej wysokości? Oczywiście tutaj się pojawia cały szereg kolejnych pytań, chociażby o to, jak efektywnie te pieniądze są zbierane i wydawane, ponieważ nie brakuje oczywiście opinii, że gdyby po drodze te pieniądze się nie gubiły w ten czy inny sposób, to by ich wystarczyło dla wszystkich emerytów. To jest osobny temat, niemniej jednak przyznaję temat emerytur jest trudny i także w Rosji nie jest on rozwiązany w sposób idealny. Zacznijmy może od tego, co się wydarzyło w roku 2018, a raczej co zaczęło się dziać w roku 2018. To bardzo ważny rok dla rosyjskich emerytów, ponieważ ówczesna reforma Systemu emerytalnego przewidywała przede wszystkim zwiększenie wieku emerytalnego, to znaczy wcześniej, przed rokiem 2018, kobiety przechodziły zgodnie z planem na emeryturę w wieku 55 lat, a mężczyźni w wieku lat 60 czyli, zauważmy, znacznie wcześniej niż ma to miejsce w Polsce. To jest wyraźna różnica. Więc można by powiedzieć, że ci emeryci rosyjscy aż do 2018 roku mieli o tyle lepiej, że mogli przejść na emeryturę wcześniej. Oczywiście do tego dochodziło wiele wyjątków, wiele dodatkowych zasad. Na przykład, jeśli ktoś miał wyjątkowo długi staż pracy, można by powiedzieć, że jeśli ktoś pracował ciągle od osiągnięcia pełnoletności, to faktycznie miał szansę przejść na tą emeryturę troszkę wcześniej. Od roku 2018 tego stopniowo przez kolejnych 10 lat postanowiono zwiększać ten wynik emerytalny, by docelowo osiągnąć 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Dodam przy tym, że w roku 2019, czyli ostatnim rokiem przedpandemicznym, bo wiemy, że tutaj sytuacja covidowa bardzo mocno namieszała w tych kwestiach oczekiwana długość życia Obywatela Federacji Rosyjskiej to było 73 lata, więc taki średni obywatel, który by powiedzmy przeszedł na emeryturę w wieku 60 lat, załóżmy mężczyzna, byłby te 10-13 lat na emeryturze. Tutaj warto powiedzieć, że w Rosji mamy dość sporą dysproporcję, jeśli chodzi o oczekiwaną długość życia kobiet i mężczyzn. Mężczyźni w Rosji umierają wyraźnie wcześniej niż kobiety. Oczywiście mamy świadomość, że to nie jest nic niezwykłego, że w innych krajach także często tak wygląda, natomiast tutaj statystycznie rzecz ujmując ta dysproporcja jest jeszcze trochę większa. W tej chwili system emerytalny w Rosji działa na dość dobrze nam znanych zasadach, to znaczy płacimy składki, pracujący Rosjanie płacą składki, z których finansowane są obecne emerytury obecnych emerytów natomiast gdy my sami przechodzimy na emeryturę nasze wypłaty są finansowane przez składki pracujących był taki moment w historii współczesnej Rosji kiedy podjęto próbę przejścia na taki system mieszany jak to wyglądało otóż od roku 2002 część naszych składek trafiała bezpośrednio do PVR czyli rosyjskiego funduszu emerytalnego to jest pensjonny fond RASI, natomiast kolejna część trafiała na indywidualne konto emerytalne konkretnego człowieka. Jeśli dzisiaj wejdziemy na stronę internetową, właśnie PVR, tej instytucji odpowiadającej polskiemu ZUS-owi, możemy przeczytać, że każdy obywatel ma prawo wybrać, czy chce korzystać z takiego systemu. Dodajmy przy tym, że od 2010 roku to wyglądało tak, że 16% od naszej wypłaty w pracy trafiało właśnie do PVR. Na składki obecnych emerytów, natomiast kolejnych 6% trafiają na nasze konta indywidualne. Natomiast w roku 2014 zawieszono ten system. Stwierdzono, że nie ma już wyboru i wszystkie pieniądze trafiają na wypłatę obecnych emerytur, czyli bezpośrednio do PVR. I na stronie oficjalnej tej instytucji możemy przeczytać, że jest to sytuacja tymczasowa, jest tam napisane, że ma ona trwać od 2014 do 2022 roku. Czy faktycznie w roku 2022 tamten stary system zostanie przywrócony? No, oczywiście przyszłości nie znamy, więc trudno tutaj jednoznacznie stwierdzić, co się wydarzy. Oczywiście najważniejsza kwestia to jest jednak to, jakie wysokie są te emerytury. My oczywiście możemy tutaj mówić o tych danych oficjalnych lub o danych anegdotycznych. I jeśli chodzi o te dane oficjalne, warto powiedzieć, że w roku 2016 najwyższa emerytura wynosiła w przeliczeniu na złotówki 24,5 tysiąca złotych. Na taką emeryturę kto mógł liczyć? Otóż rosyjscy kosmonauci. Oczywiście, jak pewnie Państwo zgadują, taka codzienna rzeczywistość zwykłych ludzi wygląda jednak trochę inaczej. I według danych na 1 stycznia roku bieżącego 2021 średnia emerytura w uśrednieniu dla całego kraju w poszczególnych regionach istnieją pewne różnice, emerytura Rosjanina wynosiła 15 744 ruble, czyli w przeliczeniu 864 zł przeliczając według dzisiejszego kursu. Średnia emerytura inwalidzka, można by powiedzieć, renta inwalidzka, korzystając z naszej terminologii, była niższa 10 332 ruble, czyli 567 zł, natomiast średnia renta socjalna to było 9 848 rubli, czyli 540 zł. Minimalna emerytura jest zależna od tego, o jakim dokładnie regionie mówimy, na przykład w Petersburgu, który jest największym miastem po Moskwie w Federacji Rosyjskiej, najniższa możliwa emerytura teoretycznie to jest 10 280 rubli. To jest oczywiście najniższa taka pełnoprawna emerytura, właśnie może być to renta inwalidzka, może to być renta socjalna. I tam już te kwoty mogą być niższe, ale to oczywiście zależy od indywidualnego przypadku. W Swierdłowsku m, taka minimalna emerytura to 9,5 rubli w Krasnodarze 9922. To wszystko są kwoty w okolicach 550 zł w przeliczeniu na polską walutę. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że polskie ceny są zupełnie inne niż ceny rosyjskie, a przynajmniej może nie zupełnie inne, ale jednak niższe, jednak koszty życia są niższe, więc zastanówmy się na co może sobie pozwolić taki średni emeryt, który ma... 15 tysięcy rubli dochodu miesięcznie. Na portalu News.ru w roku 2021 opublikowano taki artykuł, który wyliczał jakie są koszty życia w poszczególnych rosyjskich miastach. Na przykład w Nowosybirsku, który jest trzecim po Moskwie i Petersburgu największym miastem Federacji Rosyjskiej, miesięczne takie minimum wyliczone przez ten portal to były 33 tysiące rubli na osobę. W Kazaniu 32 tysiące, a w najtańszym z dużych miast, czyli 27 827 rubli. Oczywiście te wyliczenia zakładały na przykład obecność w tej kwocie biletów na komunikację miejską. Można by powiedzieć, że taki emeryt podróżuje mniej, ma mniejsze potrzeby niż osoba pracująca, więc te kwoty będą niższe. Jednak już tutaj widzimy, że. Rosyjski emeryt nie ma na pewno łatwo. Na potrzeby tego odcinka, żeby lepiej zrozumieć, jak to wygląda, jak wygląda codzienność takiego emeryta, postanowiłem sobie przygotować taką drobną symulację dotyczącą tego, na co może sobie pozwolić emerytowany Rosjanin i do tych obliczeń przyjąłem sobie miasto Omsk, jedno z większych miast na Syberii, niewiele wyróżniające się na tle innych rosyjskich miast. Zacząłem od tego, że mamy dwóch emerytów i każdy z nich ma średnią, średnią emeryturę rosyjską, czyli łącznie mają około 31 tysięcy rubli. I tutaj oczywiście największym wydatkiem będzie mieszkanie i od tego bardzo wiele zależy. Bo jeśli ci ludzie dorobili się mają mieszkanie lub dom własnościowe, za który płacą na przykład tylko opłaty komunalne za prąd, wodę itd. Tak to ich sytuacja będzie o wiele lepsza. Pytanie, jak wiele z nich. Ma właśnie taką sytuację pozostaje otwarte. Jeśli tacy ludzie nie posiadają takiego mieszkania i muszą wynajmować, to patrząc na ogłoszenia w omsku, widzimy, że takie mieszkanie, w zależności oczywiście od standardu, od lokalizacji, i tak dalej, może kosztować od 8 tysięcy do nawet 15-20 tysięcy rubli za miesiąc, przy czym Oczywiście bierzemy pod uwagę, że mamy do czynienia ze skromnymi emerytami, więc ja sobie tutaj do tej kalkulacji wziąłem dość średnią cenę 10 tysięcy rubli, do tego 2,5 tysiąca rubli różnego rodzaju opłat właśnie za wodę, prąd, gaz, tego typu media, to wziąłem z kolei tę kwotę z oficjalnej strony miasta Omsk. To jest podejrzewam kwota orientacyjna, wiele zależy od zużycia, od instalacji, w stanu bloku itd. Tak tak Jednak przyjmijmy, że na mieszkanie mamy 12,5 tysiąca rubli, do tego trzeba oczywiście doliczyć lekarstwa. I tutaj pani Swietlana Orlowa z Izby Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej w 2019 roku mówiła, że średnio rosyjski emeryt wydaje 3-4 1000 rubli miesięcznie na lekarstwa. Więc przyjmijmy, że mamy do czynienia ze średnimi, ale bardziej zdrowymi emerytami, więc wydają miesięcznie 6000 rubli na takie lekarstwa co miesiąc. I zostało nam po tym 12 988 rubli, czyli 713 mniej więcej złotych. Czy da się za taką kwotę przeżyć, wyżywić w Rosji? Wziąłem sobie tutaj portal CenaMir, który pokazuje ceny na bieżąco w danej lokalizacji, w danym sklepie i przyjrzałem się temu, co faktycznie tacy ludzie mogą sobie kupić za te 700 zł w ciągu miesiąca. Od razu Państwu powiem, że nie są to zdecydowanie luksusy, natomiast z głodu ci ludzie nie umrą. Mamy tutaj, proszę Państwa, całą tabelkę, którą przygotowałem. To jest pierwszy scenariusz. Mamy tutaj 12 988 rubli, i od tego odliczamy po kolei ceny różnych artykułów spożywczych. I sobie od razu tutaj przeliczałem, jak to wygląda w przeliczeniu na osobę na dzień. Czyli taki emeryt zakładamy, że zjadłby sobie raz na czas trochę kapusty. Rosjanie lubią, czy to kapuśniak to inne potrawy z kapustą, więc no, ją tutaj koniecznie wpisałem. Mamy tutaj 2 kg ryby, czyli kilogram ryby na miesiąc na osobę. Wydaje mi się, że jako, że to jest dość drogie, mm, drogi typ jedzenia, to i tak nie jest to zła sytuacja. Pół jajka na głowę dziennie, czyli jedno jajko raz na dwa dni. 250 g ziemniaków, szklankę taką niedużą mleka, 100 ml, powiedzmy dwie kawy z mlekiem. 100 g mięsa dziennie na osobę. Myślę, że to nie jest zła ilość. Po dwa plasterki pomidora mniej więcej. Mamy tutaj trochę oleju, wiadomo trzeba czasem coś usmażyć. 200 gram chleba, 100 gram kaszy gryczanej, trochę sera żółtego, tak żeby codziennie do tej kanapki i trochę mąki, bo wiadomo, że kuchnia rosyjska jest mączna. I faktycznie przeliczyłem tutaj, żeby Państwo mogli sobie od razu zobaczyć w tej tabelce, jak wypadają te ceny za kilogram, czy za sztukę, czy za litr danego produktu na złotówki, w tym uśrednieniu z portalu Cenamier. Widzimy, że te ceny faktycznie są różne. W porównaniu do polskich, na przykład 2 ,20 zł 20 groszy za kilogram mąki, to jest cena, która nie jest bardzo szokująca, 13 zł z hakiem, prawie 14 za kilogram żółtego sera, to jest powiedziałbym, że dla Polski byłaby to bardzo dobra cena. Gdybyśmy zobaczyli coś takiego w sklepie, to zastanawialibyśmy się, co jest z tym serem, nie tak, ale nie jest to już to wielokrotnie mniejsza cena. Kasza gryczana, 5 zł za kilogram, to jest wysoka cena. Ostatnio, jak na Rosję, kasza gryczana mocno podróżała. 2,75 za kilogram chleba, nie za bochenek, za kilogram, to jest. Wydaje mi się tanio. Olej także za litr 4,62 Mamy pomidora 3 zł z hakiem za kilogram, całkiem przyzwoicie. 13 zł tak jak w przypadku sera za mięso. Pytanie, oczywiście, jest o jakość tego mięsa, ale tutaj nie będziemy wchodzić w aż takie szczegóły. 2,30 za mleko to bym powiedział dość normalna cena, także w Polsce. 2,86 za ziemniaka to bym powiedział, że nawet sporo. 34 grosze za jajko, 27 zł za kilogram ryby, złote 20 zł za kilogram kapusty. Celowo o tym mówię, żeby państwo mieli wyobrażenie, jak się te ceny kształtują w Rosji, żeby sobie pomyśleć, czy taki człowiek, który dostaje emerytury 500 zł, to czy ma dużo, czy mało w kontekście tych cen. I tutaj zobaczyliśmy, że po zakupie tego wszystkiego zostaje całkiem sporo, bo taka para emerytów wydała na to jedzenie niecałe 6000 rubli. Wydaje mi się, że to są produkty, które wystarczą, żeby się najeść. Oczywiście, jest to dość podstawowy koszyk produktów, na pewno przydałoby się tutaj wiele pozycji, czy masło, czy wędliny, czy yy, kawa chociażby. Niemniej jednak z głodu ci ludzie nie umrą, zwłaszcza że zostaje im jeszcze te 7000 rubli w zapasie. To także nie są duże pieniądze, natomiast generalnie jakiś zapas zostaje. Natomiast przyjrzyjmy się drugiemu scenariuszowi. Drugi scenariusz wygląda podobnie, tylko w tym wypadku mamy nie dwójkę emerytów, tylko jednego emeryta, który płaci za mieszkanie trochę mniej, także płaci za leki, ale ma jedną średnią emeryturę na siebie i musi się wyżywić na bardzo podobnym poziomie, to znaczy, tak samo te same produkty, kapusta ryba, jajka, oczywiście podzielone, ale żeby na osobę na dzień wyszło y, podobnie. Niemalże tak samo, tam wprowadziłem drobne korekty, ale to tak naprawdę y, drobiazgi. I wyszło tutaj, że takiej osobie zostaje już nie 7000 rubli na ten miesiąc, tylko 800 rubli, poniżej 1000 rubli. Na cały miesiąc poza jedzeniem i koniecznymi wydatkami, takimi jak mieszkanie i lekarstwa, to już jest kwota zupełnie o innej skali. 840 rubli to jest, proszę Państwa, 46, złotych. Także ciężko to nazwać. Kwotą, która by wystarczyła na nagłe wydatki, na prezenty dla wnuków, na ewentualne remonty mieszkania, na jakieś ubrania, buty itd., itd. Jednak warto powiedzieć, że taka symulacja jest bardzo niedoskonała i każdy przypadek, w zależności od regionu, wysokości emerytury, od tego. Co dany człowiek był w stanie nagromadzić w ciągu życia, czy był w stanie wejść w posiadanie na przykład własnościowego mieszkania, być może kawałka ogródka, być może jakiegoś biznesu, oszczędności itd. Każdy przypadek jest bardzo indywidualny. I można znaleźć w rosyjskim internecie bardzo wiele historii konkretnych emerytów, którzy opowiadają o tym, jak wygląda ich życie, ich gospodarowanie pieniędzmi. I tutaj jeden z takich, bardzo wielu przykładów z roku 2019, znowu sprzed pandemii, która wprowadziła wiele zmian w życiu Rosjan. Tutaj pani mówiła, że dostawała 13600 rubli i w pierwszym pierwszy jej krok to było opłacenie opłat za mieszkanie, czyli 3000 rubli. Zrezygnowała z telefonu stacjonarnego, żeby zaoszczędzić. Pani pisze, że stara się zużywać w ciągu miesiąca nie więcej niż 1,5 metra sześciennego zimnej wody i 1 metra sześciennego ciepłej wody. I pani opowiadała, że kiedy na przykład myła naczynia, to zbierała tę zużytą z naczyń wodę do miednicy, bo dzięki temu mogła ją użyć do na przykład spuszczania wody w toalecie. Pani mówiła, że. 15 tysiąca-2000 rubli wydawała na lekarstwa i po tych wszystkich wydatkach obowiązkowych zostawało jej 9000 rubli na to żeby się wyżywić, kupić ubrania, tak jak mówię, prezenty wnukom itd. Tak Oczywiście starsi ludzie są bardzo sprytni, wiele przeżyli, są doświadczeni i ta pani na przykład mówiła, że jej sposobem na wzbogacenie swojej diety w mięso było dla niej kupowanie na targu pod koniec dnia skrawków mięsa, które zostały, bo na przykład ktoś Kupił szynkę, tam jakaś piętka z tej szynki, bo szynka miała nieregularny kształt, została, więc ona tego typu mięso sobie kupowała, żeby się wyżywić. Zacząłem ten odcinek od tego, że nie chodzi o to, żeby Rosję porównywać z innymi krajami, bo faktycznie trzeba przyznać, że nie ma idealnego systemu emerytalnego i tylko w tych najbogatszych krajach świata emerytowani obywatele mogą żyć naprawdę godnie, i to też należy założyć, że nie wszyscy. Natomiast takie porównanie faktycznie zostało przeprowadzone i przygotowane w roku 2019 przez rosyjski koleż przedsiębiorczości i zarządzania społecznego. I oni tam porównali, ile średni emeryt w poszczególnym kraju byłby sobie w stanie za swoją emeryturę kupić Big Maców. Czyli kanapek z McDonalda, ten indeks Big Maca faktycznie funkcjonuje jako sposób porównywania siły nabywczej na świecie. Oczywiście on nie jest doskonały, mnie się zawsze wydawał trochę żartobliwym sposobem mierzenia siły nabywczej. Niemniej jednak możemy przytoczyć to porównanie, żeby zobaczyć, w którym miejscu znajdują się poszczególne kraje. I na przykład Francja była w tym rankingu na pierwszym miejscu z prawie 218 Big Macami, czyli możemy powiedzieć, że to byłoby na przykład 217 Big Maców i jeden Wieśmak, coś takiego. Wieśmak jest tańszy od Big Maca? Ktoś bywa w maku? Ktoś powie? Nieważne. W Stanach Zjednoczonych to byłoby 204 Big Maci, w Grecji 190 i pół Big Maca, czyli 190 i burger, powiedzmy. W Zjednoczonym Królestwie 185 bikmaków, w Polsce 139 bikmaków, w Rosji 114 bikmaków, czyli widać, że Polska ma trochę więcej bikmaków, natomiast z drugiej strony też trzeba zauważyć, że jesteśmy bliżej Rosji niż Francji w tym zestawieniu. Na Białorusi też dodajmy 72,7 Big Maca i na Ukrainie trochę ponad 52 Big Maki, mniej więcej 52 i 1 frytki. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zachęcam do subskrybowania kanału. Jeśli już to robicie, możecie zajrzeć także niżej do sekcji komentarzy, tam znajdziecie kilka fajnych linków do naszych cotygodniowych podcastów, grupy dyskusyjnej na Facebooku, na którą przyznaję się, nie mam czasu zaglądać, ale trochę ludzi tam siedzi i dyskutuje. Możecie tam niżej znaleźć także linki do mojego Patronite'a i PayPala, jeśli mielibyście ochotę wesprzeć to co robię, to właśnie tam można.